Szkoła podstawowa nr 3 w Polkowicach obchodziła wyjątkowy jubileusz 50-lecia istnienia. Placówka powołana została w 1974 roku. Przez ten czas jej mury opuściło ponad 5 tysięcy uczniów. W historii szkoły taki czas był, że chodziły na trzy zmiany. To był ten czas, kiedy w naszej szkole gościliśmy liceum ogólnokształcące i zespół szkół zawodowych. 20 lat jestem związana ze szkołą podstawową nr 3 i przez te 20 lat widziałam, jak ta szkoła się zmienia, jak dojrzewa, ale jedno w niej jest stałe. Klimat, atmosfera i dusza tej szkoły, a to tworzą ludzie. Jednym z absolwentów szkoły jest Grażyna Habraszka, która od 25 lat w Trójce pracuje jako nauczyciel. Ciekawostką jest też to, że uczę od tych 25 lat i zajmuję swoją salę, która była moją salą, kiedy byłam tu uczennicą. Takie to wszystko niezwykłe dla mnie jest. Najpierw byłam uczennicą moich nauczycieli, później byłam ich koleżanką, później oni odchodzili na emerytury. Teraz ja tego oczekuję, ale już moi uczniowie przyszli tutaj uczyć. Więc taka zmiana pokoleń i to wszystko powoduje, że mam taką nostalgię w sobie. Do wspólnego obchodzenia 50-lecia zaproszono byłych uczniów i nauczycieli, samorządowców czy przedstawicieli służb. Przygotowano uroczysty apel wraz z częścią artystyczną, a także udostępniono kroniki, w których można było znaleźć informacje na temat szkolnych wydarzeń z dawnych lat. Piękny jubileusz, 50 lat dorobku, to doskonale wiemy, że dla każdej szkoły to jest wyjątkowy moment i wyjątkowy dorobek. Tak wielu absolwentów, tak wielu wspaniałych nauczycieli, wspaniałych uczniów, mury, które gościły też i znamienite osoby. Ten wyjątkowy jubileusz połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Bardzo dobrym pomysłem było to, aby wykorzystać też Dzień Edukacji Narodowej, więc wszystkim nauczycielom, wszystkim Państwu bardzo dziękuję za to, że kształcicie nasze dzieci od wielu, wielu lat. Życzymy Wam wspaniałej pracy, spokojnej, wytrwałości, zrozumienia. Wspólne świętowanie zakończyły kameralne rozmowy w gronie m.in. absolwentów. Obecnie do szkoły podstawowej nr 3 uczęszcza ponad 600 uczniów.